każdym mieście, w każdym kraju znajduje się szpital psychiatryczny bądź dom opieki społecznej, z którego możecie skorzystać. W przeszłości było ich 2538. W każdym z nich znajdował się przedmiot. Jednak 2000 zostało zapomnianych, a o przedmiotach ślad zaginął. Pozostałe 538 nigdy nie mogą się połączyć. Nigdy. Historie zostały zebrane z różnych źródeł, z których wiele można by było w najlepszym wypadku nazwać niepewnymi, lecz wszystkie z nich opowiadają o tym samym. Opowiadają o pewnej liczbie przedmiotów, które, według legendy, po połączeniu przyniosą światu straszne konsekwencje. Prawdziwość tych opowieści cały czas stoi pod znakiem zapytania, ale tak właśnie ma być. Nikt tak naprawdę nie wie, czy te przedmioty są rzeczywiste, lub czy rzeczywiście istnieje ich określona liczba. Właśnie to sprawia, że opowieści spod znaku Holders w wolnym tłumaczeniu, żeby zachować sens i klimat, będą to strażnicy, są tak kuszące. Każdy z nas może wybrać się do szpitala lub domu opieki społecznej i poprosić o widzenie ze strażnikiem i być zmuszonym do poddania się testowi siły, aby zdobyć w nagrodę przedmiot. Niektórzy ze strażników sami napisali swoje historie, co dodaje serii już wystarczająco tajemniczej jeszcze większej niesamowitości. Przedmioty potężne i przerażające jednocześnie mogą wywołać w tobie potrzebę ich poszukiwania, a więc nie każdy jest powołany do bycia poszukiwaczem. Od tego momentu ich życie stanie się chore, tajemnicze i przeklęte. Poszukiwacze dzielą się na różne kategorie, w zależności od tego, co chcą pozyskać. Możemy wyróżnić trzy główne cele: poszukiwanie siły, poszukiwanie jedności, chęć połączenia przedmiotów oraz poszukiwanie separacji. Ich podróż zmienia ich w złoczyńców i potwory. I możemy mieć tylko nadzieję, że jeden z nich o prawym sercu będzie potrafił nad nimi zapanować. Możliwe, że właśnie dlatego tego słuchasz. Możliwe, że przedmioty wzywają właśnie ciebie.